To musiało się kiedyś stać. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i w dzisiejszym odcinku będę śledził moją byłą żonę, ponieważ zerwaliśmy. Tak, to musiało się stać. W poprzednim odcinku u niej, dzisiaj w sumie na kanale u niej zerwaliśmy ze sobą. To jest definitywny, oficjalny koniec. Teraz już nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść, że tak powiem. Patrzcie, mam przygotowałem sobie 3 poteczki na niewidzialność, żeby pójść ją pośledzić, zobaczyć co takiego ona wymyśla, ponieważ coś dziwnego się dzieje, coś dziwnego ewidentnie dzieje się tutaj na tym palionowie i muszę się koniecznie dowiedzieć co to jest takiego, więc przygotowałem sobie 3 poteczki na niewidzialność, które sobie wypijemy i prawdopodobnie będziemy za nią iść. Telefon mi zabrzdręgolił, wyłączam go, żeby nie było, że na odcinku prawda z kimś piszę. Nieważne. Słuchajcie, na samym początku możecie zostawić solidną, masarną łapeczkę w górę. 5, nie no, 6, dobra, 7 tysięcy łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek z Palionowa. Może znowu będziemy śledzić moją byłą żonę, ponieważ no ewidentnie temat jest gorący, jest co śledzić, że tak to ujmę. Jak widzicie, jestem na serwerze, gdzieś tam sobie u siebie na Hawirze. Już mieszkamy, od początku tego Palionowa mieszkamy osobno, więc tu już się już zaczęły dziać jakieś dziwne rzeczy. A dodatkowo ona jeszcze tam sobie tak rozwinęła wszystko, tu nie wiem, jakieś pole, wszystko. I przyszła w poprzednim odcinku do mnie i normalnie pogadaliśmy i uznaliśmy, że no nie, no to musimy skończyć, bo to jest koniec. Więc wejdźcie do niej, zobaczcie jak to wyglądało, bo to był totalny dramat. No ale dobra, no nieważne, w każdym razie zanim przejdziemy do wypicia tej jakże potki na niewidzialność zachwycającej, to możecie wbić na Instagrama, link jest oczywiście w opisie. Tak samo możecie wbić do mnie na Twitcha, codziennie robię, znaczy staram się codziennie robić tam streamy gdzieś w porannych godzinach, około godziny 11, więc wbijajcie na Twitcha, tam oczywiście streamki są z różnych gierek, jest Minecraft, jest Valorant, jest CSGO, wszystko co byście tylko sobie zażyczyli, tam właśnie jest. Dobra, słuchajcie, zamykam drzwi. Nie mam zbroi na sobie, wybiorę tą pochodnię i lecimy wypić. Dobra, piję już potem na niewidzialność w tym miejscu, bo jest ryzyko iść tam z tym wszystkim. Dobra, lecimy tu. Nie widać mnie, jest totalnie, tylko widać za mną, że się takie kamyczki jakby. Ale to tylko jak sprintuję. O, to dobra. O kurczę, ona bije się z jakimś zombiakiem. Dobra, patrzymy co ona robi. Dobra, idziemy za nią. Nie byłem u niej ani razu w chacie, nie wiem totalnie co tam jest. Więc też zobaczymy co teraz się tutaj pokaże. Nie zamknęła drzwi, więc super, mogliśmy sobie normalnie wejść. Jak ona tu sobie zrobiła w ogóle, co tu jest? Mamy jakieś skrzynki, czekajcie, ona jest tam na dole? Jest na dole, to patrzmy co ma w skrzynkach. Dobra, nic ciekawego, tu jest skrzynka. A, nie no dobra, w tym miejscu to już byłem na odcinku. Dobra, niżej nie byłem, teraz sobie przypomniałem przecież, że tutaj byłem. Ale dobra, no nieważne, schodzimy niżej i zobaczymy co tutaj takiego ma. Nie mogę sprintować, bo wtedy się pojawiają za mną takie kamyczki. Co? Że co, proszę? Jak ona to zrobiła, że ona ma tak na tych skrzynkach? Ale kozak. Co? Cały enchant już ma. Ale już jest blisko zrobienia całego. Jeszcze tylko 2 takie poziomy. Ja nie mogę. Tu jakiś donatorów na lampach. Kurde, nie wiem co to jest. I skrzynki. Czekajcie, poszło gdzieś tam na dół. Dobra, czekajcie, zaraz tam pójdziemy. Patrzymy co ma w skrzynkach. Kurczę, tu są pustki, tu są pustki. O dobra, tu jest redstone. Tej nie mogę otworzyć. A nie mogę, dobra, coś mi się zepsuło. Złotą zbroję dla 2 złote jabłka ma! Że co, proszę? Skąd ona to wszystko ma? Jakiegoś name taga? Tu jakąś kurczę pomarańczową glazurowaną terakotę? Jakieś mapy skarbów w ogóle? Co ty gadasz? Że ona takie rzeczy już ma? Ja nie mogę, to ja myślałem, że my jesteśmy rozwinięci, a tutaj jest normalnie... Ile? Ile diamentów? Co? 63 diamenty, gdzie jak nam kurczę 9 znalazłem. Dobra, lecimy za nią, w ogóle ona chyba... Nie no, zejście do kopalni ma prywatne. A tu? Co tutaj? Ej, dobra, tu jest miejsce na portal. Ewidentnie widać, że tu jest miejsce na portal. No, to ja już widzę, że ona tam się chce do portalu rzucić chyba. Dobra, lecimy na dół tam, bo ona gdzieś tutaj na dół do kopalni zlazła. Więc musimy koniecznie zobaczyć, gdzie tak. Pośledzić ją, wiecie, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. Dobra, dobra, czekajcie, muszę ją zlokalizować. Ile? Ile ona tu ma tych korytarzy? Co, ja mam ją znaleźć teraz tym, tak? No, dzięki, piękne. Jak ja to mam zrobić? Dobra, szukamy Niku. Biegniemy i po prostu szukamy Niku, aż nam się pojawi. Teraz będzie w komentarzach pewnie minuta 50, widać Nik na południowy wschód. Nie no, ej, gdzie ona jest? Dobra, tu jest, dobra, widzę jej Nik. Dobra, gdzie ona kopie? Tu se kopie coś, dobra, czekajcie, ile ja mam potki jeszcze? Dobra, 5 minut. Już na luzie, na spokojnie, myślę, że 2 potki nam w zupełności wystarczą tutaj. A wziąłem 3 aż, ale dobra. Kopię se normalnie diamenty, se kopię, ty. Czekajcie, zrobię taki trik. Patrzcie, z pranku, a nie mogę. O, dobra, ona tu idzie. Dobra, przeszła, jest tutaj, dobra. Kopię dalej, no po prostu ze diamenty kopię, no to co, nic takiego. Złoto znalazła, ty. Jaką ona ma kopalnię w ogóle, ale jak ona tu tak... Wow. Andes do łapy wziąłem. Czekajcie, sprankujemy ją. Zamurowana, dobra.
Ja muszę zrobić więcej miejsca w ekwipunku, żeby po prostu nie chwycił nic do ręki. O, zauważyła to. Dobra, już widzi chyba, że coś jest nie tak. Ale dobra, śledzimy ją, zobaczymy, gdzie ona teraz pójdzie. Co ona tutaj będzie odwalać, bo... Ma kopalnię, zdecydowanie większą niż ktokolwiek tutaj na Palionowie, bo ja na przykład w ogóle nie mam kopalni. Ja w kopalni to chyba tylko raz byłem, w takiej normalnej. Ona już widzę, że porządne tutaj wykopaliska robi. Dobra, uwaga, tak skaczemy, tak idzie szybciej. Tylko szybciej żarcie schodzi też z tego, co wiem. Dobra, ona już tam, kurczę, po schodach na górę. Ty, bo mi zwieje. Dobra, szybko, szybko, szybko. Nie, no, strasznie dużo rzeczy ma. Mega dużo. To jest niesamowite. Wow, jak mi się w głowie kręci, jak wchodzę. Jaka faza. Tu. Dobra, wchodzimy tu na górę. Dobra, jesteśmy. Zobaczymy, co teraz. Nie mogę sprintować tutaj, bo już będzie widzieć za mną takie kamyczki pojawiające się. O nie, jestem głodny, bym coś wszamał. Dobra, jemy tu, najwyżej. O! Dobra, szybko, szybko, szybki. Szybki ziemniak. Szybkie dwa. Dobra, mogła to słyszeć. Dobra, coś sobie do skrzynek chowa. Dobra, wychodzi na zewnątrz. Dobra, lecimy za nią. Jak ona to ma rozwinięte w ogóle. Niesamowite jakieś. Dobra. Dobra, gdzieś tu poszła. I co tu schowała? Dobra, jestem ciekaw, co... Emeraldy miała w łapie, czekajcie. Nic tu nie ma takiego ciekawego. Dobra, szybko lecimy za nią. Ona chyba idzie handlować z jakimś, kurczę, villagersem czy czymś. Nie wiem, zobaczymy. Bo emeraldy w łapie miała. Gonią ją moby, ale mnie chyba nie widzą, jak jestem niewidzialny, nie? I nie zaatakują, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Dobra, lecimy za nią. Jak się świeci za nią w ogóle to światło. Tutaj tak pięknie. No widać ewidentnie, że pochodnie w ręku trzyma. Dobra, lecimy, lecimy. Pakot przebiegł jej przez drogę. Ale jazda. Gdzie ona idzie? Gdzie ona idzie? Jakąś wyprawę sobie robi normalnie, ty. W które miejsce ona tam podąża? Nie rozumiem, ale dobra, no lecimy za nią. Zobaczymy, gdzie ją nogi niosą. 3 minuty potki. Musimy pamiętać, że za chwilę musimy wypić następną, bo jak nie wypijemy, to jest klopsik. To jest lipa. Co jest tu z tą wodą? Normalnie jakiś Mojżesz tu był chyba. Wstrzymał tą wodę. Powiedział, nie przepłyniesz dalej. Dobra, lecimy za nią dalej. Gdzie ona leci na tą wyprawę? Kurczę, żebym ja później pamiętał, jak wrócić do chaty. To jest dopiero jazda, bo jak nie będę pamiętał, no to jest lipa fest. Ty, tam jest jakaś wioska inna. Teraz widzę dach. Co, ona jakąś inną wioskę ma? Ona w ogóle rozwija jakąś inną wioskę tutaj? Co? Co ty gadasz, że ona takie rzeczy tutaj robi? Dobra, lecimy za nią. Tu jakieś pole jest w ogóle. Dobra, pająk ją goni. Jaka wioska w ogóle? Co jest? Ty, z villagersem będzie. A, on ucieka. Masz coś do zaoferowania? W ogóle jaką on ma ten? Koronę. Co jest? To jest jakiś cesarz. Ale on nie specjalnie potrafi handlować. No, no jak to cesarz w końcu. Dobra, o, tu z kimś handluje. Czekajcie, co ma do zaoferowania? Co to jest za blok? Już myślałem, że jest kolejny zbugowany. Ej, dobra, zrobiła jakąś transakcję z nim. Za emeralda, czyli albo łuk, albo strzały. Bo tak widzę, że ma oferty tutaj, koleżka sympatyczny. O, kurczę, dobrze, że ona mogła zauważyć, że się nie dało z nim przez chwilę handlować. Czekajcie, muszę... Co ona kupuje u niego tak dużo? Ej, dobra, kradniemy jej expa, ewidentnie. 2 minuty mamy do końca. Czekajcie, co on ma tutaj? Co on ma tu ciekawy? Chodź tu, nie uciekaj. Mogła ewentualnie za patyki emeraldy też i... Jaki to jest w ogóle biznes dobry za patyki emeraldy? Co jest grane? Dobra, ona zbiera tutaj teraz sobie sianko. Zbiera się... A nie, jakąś tutaj zeruje trawę. Dobra, dobra, czekajcie. Co tu jest w tej wiosce? Ja nie byłem w niej jeszcze ani razu. Nie wiem, co tu... Jak rozebrana Havira! Ty, bo mi ostatnio wysadził się ten... Creeper koło chaty i nie mam właśnie pomarańczowego łóżka. To tu jest pomarańczowe, to sobie, prawda, zapożyczę. Dobra, dobra, o, widzę, że na podomkach łazi. Tu nic nie ma ciekawego. Co tak leżysz? Wstawaj. Dobra, o kurczę, mogła słyszeć to, że tu otworzyłem drzwi, ale dobra, nie, no przeszła sobie normalnie, jakby gdyby nigdy nic się nie działo. Wszystko jest cacy. Dobra, lecimy za nią znowu. Ty, melony sobie tu tak leżą. Ta woda, kolejna mojżeszowska woda, ty. No nie mogę, dobra, czekajcie, zwiedzam trochę wiry. O kurczę, to bierzemy. To jest bardzo cenny surowiec. Dobra, bierzemy to, zanim ktokolwiek inny to zabierze. Mamy stół do alchemii, słuchajcie, będziemy mogli więcej robić tych potyk. Ja już i tak mam, ale co z tego, będę miał więcej. Ty, tu jest papier jakiś. Zabierzemy jej to? Zabraliśmy jej to. Nie zauważyła chyba, czekaj, co jest? Pewnie wyjdzie i zacznie kogoś lać po pysku. Ty, 30 sekund, 30 sekund, potka. O kurde, idź se stąd. Dobra, pijemy szybko. Dobra, mamy tak. Chowamy to, bierzemy tą potę tu. Mamy już ostatnio potę w ogóle, ty. Musimy uważać. Dobra, lecimy. Zaraz, no już będziemy powoli wracać pewnie do wioski. Nie wiem, po co ona tutaj przyszła w ogóle. Może tutaj chowa coś ciekawego. Jakąś, nie wiem. Dobra, gada se tu z kimś. Ten za papier emeraldy. O, ten se kiwa głową, to nie zainteresował. Dobra, ten co ma tutaj? A, handluje z nim teraz.
Mamy papier w ogóle, to zwykły papier jest, to nic, to takiego, dobra, co on ma? A, to jest ten zapatyki, to jest fajne, trzeba sobie zapamiętać, że on tu jest. W ogóle nie widziałem, że to jest wioska. Dobra, jaki ona tutaj wykopaliska, że tak powiem, zrobiła. Dobra, wraca z powrotem do wioski. Nie wiem totalnie po co była tutaj, chyba tylko te kilka transakcji zrobić, ale dobra, zrobiła te kilka transakcji i tyle. No, jakby patrzyłem, co tam jest opcja zrobienia, więc nie ma nic takiego nielegalnego, nic takiego, prawda, co by nam szkodziło. A teraz co robi? Ty normalnie jakiś, kurde, krzak wieczności zrobiła, czy co, jakiś totem. Totem krzaczasty. Nie wiem, o co chodzi totalnie. No dobra, no nie wiem. Bardzo, bardzo ciekawa sytuacja. Nie będę ukrywał, ale... Aha, no się teraz będzie bawiła piaskiem. O kurczę, jak spadło. Dobra, czekajcie, też się pobawię. Nie. Yeah. Pomocarnie mi to wyszło. Nie będę ukrywał, dobra. O! Wow! Co jest? Jakie ona ma moce, ty? I co ona teraz? Tu jest jeszcze w ogóle, ten też można opuścić. No ale dobra, dobra, poszła sobie, okej, dobra. Czemu ona to opuszcza w ogóle? Co jest? Dlaczego ten piasek tak niszczy? Czekajcie, jak na tym stanę, to... Nie, nic się nie dzieje. Dobra, gdzie ona? Dobra, zwiewa mi już powoli. Musimy lecieć za nią do wioski z powrotem, bo ona zna drogę. No ale wiem, że to gdzieś tam tą stronę było, więc dobra. Ty, pływa se, dobra, lecimy za nią też pływakiem. Dobra. I co teraz? Gdzie ona płynie? Jak płynie w ogóle, nie? A mnie nie widać, ja sobie mogę tak o... Płynąć na luzie, dobra. Ty, no ryby bije! Ryby morduje! Ty, trzeba... Nie, bo mnie będzie bić! Uderzyło mnie trochę. Dobra, ona łowi ryby, nic takiego ciekawego nie robi. Co to ma być? Była coś w tych villagersach, coś tam dziwnego robiła porąbanego, więc pewnie sobie jeszcze nieraz ją będziemy śledzić, żeby zobaczyć, co tam takiego kminiła, bo to jest totalnie dziwne. Ale dobra, wracam tymczasem do wioski. Nie będę wykorzystywał tej ostatniej podki. Zostało mi jeszcze 5 minut tej podki, więc w sumie mógłbym to jeszcze jakoś wykorzystać, iść za nią. Ale czy jest sens? Ona tam jakieś ryby łowiła tylko, to nie jest nic takiego ciekawego, ale dobra, no czekaj. O, dobra, biegnie w tą stronę. Biegnie do wioski, zobaczymy co tym razem. Dobra, zjem sobie ziemniora. Mam nadzieję, że nie będzie słyszała, że go jem. No i super, bardzo fajnie. Możemy lecieć znowu za nią i zobaczyć co tym razem. Jeszcze pociśniemy tą chwilę. Widzę też, że Palion jest na serwerze, nie wiem co on tam robi, gdzie jest. Będę musiał może do niego pójść, z nim pogadać czy coś. Dobra. Nic, stoi przed domem po prostu i zastanawia się, co ze swoim życiem zrobić. No dobra, no widzę, że sobie bardzo dobrze daje, jak na to, że już nie jesteśmy razem jeszcze, znaczy nieoficjalnie, no bo oficjalnie to trzeba wziąć rozwód, więc to wszystko przed nami dopiero. No ale dobra, no to słuchajcie, w tym czasie, tymczasem ja kończę odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Ona, jedyne co wiemy, to to, że gdzieś tam się kuma z jakimiś villagerami. Ja prawda tą podkę na niewidzialność gdzieś tutaj stworzę jakąś ukrytą skrzynkę, w której będę to chował, takie, żeby nikt mi je tego nie ukradł. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19 i na Twitchu, na streamkach. I zapraszam też na Instagramka, tam też warto chyba być. Trzymajcie się, na razie, pa pa.